Cześć, z tej strony kapitan Was w odcinku drugim z kariery Real Madrid, a w dzisiejszym odcinku będą kolejne mecze, no nie? Pierwszy mecz z Real Sociedad. No i tutaj będzie zmiana w składzie. Tutaj zmiana w składzie. Możecie patrzeć. No i przejście do dnia meczowego i mecz z Realem Sociedad zakończył się remisem 1-1. Teraz mecz Ligi Mistrzów z Unionem. Ten mecz 2-1 zwyciężony. Zwycięstwo jest. Mecz z Atletico Madryt. Bramka Joselu. Bramka Bellingama na 2-2. No i mecz z Atletico Madryt zakończył się remisem 2-2. Teraz będzie mecz z UD Las Palmas, więc ok ok. I ten mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla naszej drużyny Cyganków. W 46 minucie strzelił bramkę. Kolejny mecz z Gironą. I ten mecz zakończył się wynikiem 3-2 dla naszej drużyny Valverde. Joselu, Valverde i Vini strzelcami bramek. Tutaj kolejne zmiany w składzie. Kolejny mecz Ligi Mistrzów z Napoli 1-1 i tutaj znowu zmiany w składzie. Następny mecz ligowy z Osasuną 3-2, zwyciężony Vinicius, Modric i Valverde strzeli bramkę. Kolejny mecz z Sevillą, wygrany 2-0, Cyganków i Vinicius Junior strzelili bramki. I kolejny mecz Ligi Mistrzów z Bragą 2-2, Vinicius dwie brameczki zasadził.
Następny mecz, El Clasico z Barceloną. Pierwsza bramka Bellingama. Tutaj Cygankow, uderzenie 2-0. Tutaj następna sytuacja, Rodrigo Vinicius z voleja, bramka na 3-0. No i mecz z Barceloną zakończył się wynikiem 3-1, wygrana. Mecz z Rayo Vallecano. I ten mecz zakończył się wynikiem 2-0. Bellingham i Cygankow strzeli bramkę. Kolejny mecz Ligi Mistrzów z Bragą i niestety przegrany 2-1. No cóż, Bellingham tylko u nas bramkę strzelił. I mecz ligowy z Walencją, który zakończył się wynikiem 1-0 do naszej drużyny. W 87 minucie Vinicius Junior dał nam wygraną. No i to był ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Tutaj teraz będzie tabela. 35 punktów, drugie miejsce. Musimy dogonić się Barcelonę. Musimy wygrać ligę, wszystko musimy wygrać, a tak się prezentuje, tabela Ligi Mistrzów. Drugie miejsce z 5 punktami, pierwsza Braga, trzecie Napoli, czwarte Union Berlin. To było dzisiaj, by na wszystko, cześć, yo!